Dzień dobry, widać, słychać. Super, bardzo się cieszę. Widzę, że już jest nas 80 ponad osób. Pewnie jeszcze kilka do nas albo kilkanaście dołączy, bo tak pokazuje doświadczenia poprzednich webinarów naszych. Ja się nazywam Barbara Krywoszejew, pracuję w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog na co dzień, zajmując się edukacją medialną i cyfrową. Współpracuję też z innymi organizacjami, z Centralnym Domem Technologii, z Fundacją Szkoła z Klasą, Fundacją Forum Dialogu, Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy. Przez kilka lat pracowałam też w Fundacji Nowoczesna Polska i tam również zajmowałam się edukacją medialną, ale w fundacji fundacja nadal się zajmuje w dużym, bardzo stopniu prawem autorskim i wolnymi licencjami. I dzisiaj chcę trochę się z Wami podzielić tą wiedzą, a przede wszystkim inspiracjami, gdzie szukać materiałów z różnych dziedzin, gdzie je odnaleźć, takich, z których możemy bez problemów korzystać na co dzień, wtedy kiedy pracujemy w normalnych warunkach z uczniami w szkole, ale też szczególnie teraz, kiedy pracujemy zdalnie i możemy de facto trochę mniej. Jest to webinar w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, który realizujemy razem z Politechniką Łódzką w 5 miejscach w Polsce. Bardzo mi Was widać. Na początek mam jeszcze taką prośbę, że jeżeli ktoś jest z naszych właśnie programów NUTS-owych i nie udało mu się w trakcie rejestracji do webinaru wpisać swojego imienia, nazwiska i NUTS-a, to zróbcie to teraz na czacie. Jeżeli ktoś zalogował się ze wszystkimi danymi, to nie ma takiej konieczności. Ja sobie też włączę podgląd, żeby widzieć, jak będę Wam udostępniała różne kawałki. Słuchajcie, tradycyjnie już, jak zawsze na moich webinarach, zaczniemy od Mentimetra i od razu proszę Was o wejście na stronę www.menti.com. Możecie ze swoich komputerów albo z innych urządzeń. I dzisiaj nasze pytanie brzmi, co jest utworem? Wchodzicie na stronę www.menti.com, ona jest tutaj na górze okna, które wyświetlam i wpisujecie kod 679897. Jeszcze raz adres www.menti.com i kod, który należy wpisać 679897.
Jeszcze zapraszam do wejścia na stronę www.menti.com o wpisanie kodu 679897 i odpowiedź na pytanie, co jest utworem. Dwadzieścia dziewięć, jeszcze poczekam na kilka odpowiedzi i będziemy jechać dalej. Widzę, że najwięcej Waszych skojarzeń to piosenka, wiersz, opowiadanie, tekst. Super. Tekst piosenki, utwór Serce, to nie wiem o co chodziło. Powieść Wiatr, to też nie wiem, potrzebuję pomocy. Powieść, opowiadanie, test, zdjęcie Mal, chyba miał być mail, pewnie uciekła jedna literka, nie szkodzi, tak nam się czasami zdarza. I tu jest myśl, do myśli wrócę, bo z myślą to tak nie jest oczywiście w kwestii prawa autorskiego, tego jak nam mówi o tym ustawa, bo prawo autorskie w Polsce jest regulowane ustawą o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych. I wszystkie informacje, którymi dzisiaj się będę z Wami dzielić, wynikają właśnie z tego, co jest zapisane w ustawie i tego, co z nią robimy. Muzyka, test, opowiadanie, piosenka, wiersz, obrazek, zdjęcie. Bardzo różne utwory podaliście i wszystko oprócz myśli. Zaraz wyjaśnię, dlaczego z myślą to nie jest takie oczywiste. W świetle ustawy to jest proste, ale pozostałe rzeczy jak najbardziej. I teraz zobaczcie, że my jak myślimy o utworach, to rzeczywiście bardzo często takim naszym pierwszym skojarzeniem są rzeczy związane z... O, zapomniałam o planie, to jeszcze zanim dojdę do utworu, to szybko powiem o planie, jaki mamy na dzisiaj. Powiemy sobie właśnie o utworze, bo utwór to jest podstawowy element prawa autorskiego, o prawach osobistych i majątkowych, o dozwolonym użytku, o wolnych licencjach i będzie bardzo dużo inspiracji i miejsc, gdzie możemy szukać wiedzy, informacji i kolejnych propozycji, materiałów, z których możemy korzystać. Właśnie, i utwór. Bardzo często naszym pierwszym skojarzeniem są takie skojarzenia artystyczne. Właśnie myślimy o piosence, o wierszu, o czymś, o jakichś artystach, którzy tworzą utwory i którymi się z nami dzielą opowiadania, powieści i tak dalej. Oczywiście to są utwory, ale utworem jest, tak jak widzicie, to jest cytat z ustawy. To jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ustalony, to jest ważne, w jakiejkolwiek postaci i niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nasze dziecko trzyletnie rysuje sobie na kartce i próbuje narysować mamę na przykład, to też jest utwór. To jest utwór tego naszego trzylatka.
Jeżeli robię notatki z jakiegoś spotkania i one są w moim indywidualnym charakterze, bo ja robię notatki, nie tylko spisuję z tablicy, to jest to utwór, co prawda zależny. Dlaczego? Zaraz o tym powiem, dlaczego to jest utwór zależny. Ważne jest to, że jest właśnie on ustalony w jakiejkolwiek postaci. I tutaj jest nawrót do tej myśli. Jeżeli coś jest tylko w mojej głowie, mam jakiś pomysł i z czymś sobie chodzę, bo tak często mówimy, że chodzę od jednego do drugiego i coś mi się układa, ale dopóki to nie ma ustalonego charakteru, czyli na przykład nie pojawiło się na papierze, czy w pamięci komputera, na papierze, kawałku, świstku, serwetce, w jakikolwiek sposób, ale ustalone, zostało przekazane, to nie jest, albo jeżeli o tym nie opowiedziałam w taki sposób, że ktoś właśnie, że to nie jest sama idea, tylko już jest utworem, to przestaje, to nie jest wtedy tym utworem. To jest ważne, że on musi być ustalony, nie musi być opublikowany. O publikowaniu utworu zaraz o tym powiem jeszcze więcej. To jest jedno z praw osobistych, praw autorskich osobistych. I ja mogę pisać utwory, przygotowywać utwory i chować je do swojej szuflady, czy trzymać w pamięci swojego komputera. Nikt nie musi mieć do nich wglądu i to też już są utwory. Wyróżniamy utwory na pierwotne i zależne. Co to znaczy? Pierwotne utwory to są te wszystkie, które no są właśnie pierwotnymi utworami, czyli na przykład weźmy sobie książkę, którą ktoś napisał, nie wiem, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. To jest oczywiście utwór, ale już film Andrzeja Wajdy o tym samym tytule, nakręcona ekranizacja Pana Tadeusza, to jest utwór jak najbardziej, ale utwór zależny, bo w oparciu został przygotowany w oparciu o Pana Tadeusza. Utworami zależnymi są też na przykład tłumaczenia. To jest o tyle ważne, bo zaraz jak będziemy rozmawiać o domenie publicznej i o tym, kiedy utwory przechodzą do domeny publicznej, to przy utworach zależnych, na przykład przy tłumaczeniach książek, to muszą jakby do domeny publicznej, do domeny publicznej przejść prawa majątkowe dotyczące wszystkich twórców, czyli zarówno twórcy utworu pierwotnego, jak i zależnego. Więc już wiemy, co utworem jest, to teraz co utworem nie jest, bo nie wszystko, nie każdy przejaw działalności twórczej jest utworem. To, co nie jest utworem, to są dokumenty urzędowe, urzędy, materiały, znowu cały czas urzędowe materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, ale opisy, a nie same patenty, a także takim dodatkowym elementem, który jest być może nieoczywisty, to są proste informacje prasowe. To jest taki dodatek w tej ustawie mówiącym tym, że proste informacje prasowe, niezależnie od tego, jak duży byłby wkład indywidualnej twórczości w nich zawarty jest, nie jest utworem. I to, co tutaj też macie napisane, że prawo autorskie nie chroni ponadto idei, odkryć, procedur, metod i zasad działania oraz koncepcji matematycznych. Jest to o tyle ważne, że na przykład koncepcje matematyczne, nie wiem, wzory jakieś, jeżeli byłyby chronione prawem autorskim, nie moglibyśmy z nich korzystać na co dzień, a w ten sposób możemy z nich korzystać, dlatego nie są one objęte tą ustawą. I tak jak powiedziałam, prawo autorskie to jest system uprawnień, obowiązków i zezwoleń, który określa nam, co wolno robić z utworem i musimy pamiętać, jakie te utwory są, a czego nie wolno, a co wymaga zgody posiadacza praw. To jest o tyle ważne, że właśnie z utworami mamy do czynienia non-stop, szczególnie w edukacji, szczególnie teraz w edukacji zdalnej, kiedy korzystamy z różnych materiałów dostępnych w sieci, czy takich, które mamy w domu, i czasami się zastanawiamy albo się nie zastanawiamy, co możemy z nim zrobić. Prawa autorskie dzielą się przede wszystkim na dwie kategorie. Prawa osobiste i prawa majątkowe. One na początku zwykle są ze sobą zjednoczone, chyba że od razu piszemy coś, piszemy czy przygotowujemy na zlecenie kogoś innego.
ale mogą się również dzielić, mogą być różni posiadacze tych praw. Prawa osobiste to są prawa, które zostają zawsze przy autorze. One są niezbywalne, nie można się ich zrzec, przynajmniej na gruncie prawa polskiego, bo to też czasami różnie bywa, ale na gruncie prawa polskiego praw osobistych nie możemy się zrzec. I do tych praw osobistych, które są niezbywalne, one też są nieograniczone w czasie, są wieczne i chronią więź autora z jego utworem. Jest oznaczenie utworu, przy czym może to być oznaczenie imieniem i nazwiskiem, może to być oznaczenie pseudonimem, może być to oznaczenie anonimem. Tutaj decyzja należy do twórcy, w jaki sposób chce oznaczyć swój utwór, ale ma do tego prawo i to on decyduje. Druga rzecz to jest właśnie to pierwsze rozpowszechnienie. I to jest o tyle ważne, że tak jak mówiłam, że mogę pisać do swojej szuflady i jeżeli na przykład ktoś przez przypadek czegoś szukając odnajdzie w mojej szufladzie ten utwór, to de facto nic z nim nie może zrobić, bo on nie jest rozpowszechniony. Przy czym to rozpowszechnienie to nie musi być wielkie opublikowanie książki czy podzielenie się z całym światem, to może być pokazanie danego utworu koledze, koleżance. I trzecia część osobistych praw autorskich to jest integralność utworu. To, że jeżeli zdecydowałam, że jak wygląda mój utwór i czego dotyczy, to jeżeli ktoś z niego korzysta, może cytować i o prawie cytatu za chwilę jeszcze będziemy mówić, ale generalnie nie mogę sobie na przykład opublikować tylko połowy czyjegoś opowiadania, twierdząc, że to jest już koniec, bez porozumienia. I z drugiej strony mamy prawa majątkowe, to są prawa zbywalne, takie, czyli nie są nierozerwalnie związane z twórcą, można je przenieść na kogoś innego, można je dziedziczyć również, dlatego że one są ograniczone też w czasie. W Polsce to jest 70 lat od śmierci autora, od śmierci twórcy, przy czym te 70 lat się liczy jakby od końca roku, czyli jeżeli dany twórca nam na przykład zmarł w lipcu, to te 70 lat od daty jego śmierci to będzie 70 lat, ale dopiero w styczniu. Dlatego 1 stycznia obchodzimy Dzień Domeny Publicznej. I prawa majątkowe dotyczą korzystania z utworu i rozporządzania nim. Czyli jeżeli ktoś napisał książkę i sprzedał wydawcy prawa majątkowe do niego, to teraz wydawca decyduje, co z tym utworem będzie się dalej działo. To, co jest w prawach osobistych, że one są związane z autorem, oznaczenie, pierwsze rozpowszechnienie, że utwór jest integralny, to zostaje z autorem, ale to na przykład, czy na tej podstawie będzie jakaś książka, może o tym decydować wydawca. Albo wydawca może być tym, kto będzie czerpał korzyści majątkowe z danej powieści. Tutaj przy tym zaznaczyłam, że od śmierci autora ostatniego ze współautorów, właśnie jeżeli mamy kilku współautorów jednego dzieła, to 70 lat liczymy od tego, kiedy ostatni ze współautorów umiera. Jeżeli mówimy o utworach zależnych, czyli na przykład o tłumaczeniu jakiejś książki, i to miałoby być, nie wiem, na przykład polskie tłumaczenia Pinokia, to nie tylko autor Pinokia, ale także tłumacz, który książkę przetłumaczył na język polski, bo to tłumaczenie jest utworem zależnym. Więc to tłumaczenie przychodzi do domeny publicznej w momencie, kiedy tłumacz od 70 lat już nie żyje, ale także pierwotny autor, bo to nie zawsze jest, jakby tu ta kolejność bywa różna oczywiście. No i właśnie, czym jest domena publiczna?
te 70 lat, co się dzieje z utworami po 70 latach od śmierci ich twórców. One przychodzą do domeny publicznej, do domeny publicznej. I domena publiczna to jest takie nasze wspólne dobro, z którego możemy korzystać i możemy z nim robić bardzo dużo. Przy zachowaniu jakby tych praw osobistych, czyli i poszanowania autora i integralności utworu, zwykle one już są rozpowszechnione, bo mieliśmy z nimi do czynienia wcześniej w jakiś sposób. I to są zarówno te utwory, do których prawa majątkowe wygasły, albo takie, do których nigdy nie były chronione, bo na przykład powstały przed powstaniem prawa autorskiego. Prawo autorskie to jest mniej więcej XVIII wiek, kiedy zaczęło być tworzone i ten czas tej recesji od śmierci autora do przejścia do domeny publicznej, on też się zmieniał. Czasami był krótszy, czasami był dłuższy. Zależy też od kraju. Te 70 lat to jest polski porządek prawny i europejski, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest 100 lat, a znowu w niektórych krajach azjatyckich to jest 50 lat. I tak jak mówiłam, 1 stycznia to jest takie święto, Dzień Domeny Publicznej, kiedy wiele utworów przechodzi do domeny publicznej. Wszystkich, którzy umarli w 70 lat w ciągu roku ostatniego, w sensie 70 lat, cały rok musimy czekać, bo wszystkie utwory przychodzą do domeny publicznej 1 stycznia, a nie wtedy, kiedy była śmierć autora. I teraz, no dobra, to wiemy jakby tutaj, że utworami zgodnie z prawem majątkowym może rozporządzać ten, kto ma prawa majątkowe przy sobie, ale co nam w związku z tym wolno? Co my jako odbiorcy możemy robić z utworami? I tutaj możemy korzystać z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, taka nasza osobista i indywidualna, to jest dozwolony użytek prywatny. Czyli co możemy zrobić na przykład z książką, którą dostajemy? No więc możemy oczywiście z nich korzystać. Z utworów, które są już rozpowszechnione, bo pamiętajcie, to jest prawo osobiste, prawo pierwszego rozpowszechnione, możemy korzystać na własne potrzeby. Czyli możemy na przykład zapoznać się z książką, przeczytać, obejrzeć film itd., itd. I co ciekawe, ten dozwolony użytek prywatny on się rozciąga na osoby, które pozostają z nami w relacjach rodzinnych, towarzyskich, takich bliskich. To znaczy, że jeżeli mam książkę, to mogę ją pożyczyć komuś, albo mogę skopiować jej fragment i pożyczyć komuś. I tutaj chciałam Wam też pokazać taki krótki filmik, 1,5-minutowy. Kopiowanie to nie kradzież, właśnie w odniesieniu do tego, jak możemy się dzielić w ramach dozwolonego użytku prywatnego utworami, które mamy dostępne z naszymi bliskimi, na przykład rodziną, kolegami, koleżankami, z którymi pozostajemy w relacjach towarzyskich. No, coś nie widzicie, poczekajcie. Coś się nie włączyło. To jest krótki, minutowy filmik. Widzę, że u Was się jeszcze ładuje, więc chwileczkę poczekam z puszczeniem go. Widzicie już? Nie, jeszcze nie. Dobra, czekamy. Widzę, że mi się ładuje, ale niestety nie chce się załadować. Nic. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Jeszcze raz spróbuję od początku udostępnić i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. To się wszystko zawiesiło w tej chwili.
Zakończ. Dobra, i jeszcze raz od początku. Chyba nic z tego. Wrzucę Wam link w takim razie, a mam nadzieję, że kolejne rzeczy uda mi się udostępnić, bo jak nie, to będzie mi trudno. Wrzucę Wam link do obejrzenia w wolnej chwili. To jest króciutki, minutowy filmik, który możecie. Teraz już no nie mogę ani. Dobra, wróciliśmy do prezentacji. Widzicie prezentację? Dobra, jest prezentacja. Na górze przed chwilą w komentarzu wrzuciłam Wam link. Zrobię to jeszcze raz, żebyście mogli sobie zapisać. To jest króciutki, minutowy filmik mówiący o tym, że właśnie kopiowanie to nie kradzież, bo jak kopiujemy, to mam ja i ma ten, dla kogo skopiowałem, a nie jest tak, że tam jedzie sobie taki ludzik na rowerze i jak kopiujemy rower, to ja jadę na rowerze i mój przyjaciel jedzie na rowerze, a jak mu kradnę, to ja jadę na rowerze, a on nie. Więc w ramach dozwolonego użytku prywatnego możemy korzystać, ale możemy też się dzielić z naszymi bliskimi. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest dozwolony użytek publiczny, czyli wtedy, kiedy publicznie w jakiś sposób możemy korzystać z już rozpowszechnionego utworu i możemy go udostępniać nieograniczonej publiczności. To dotyczy na przykład bibliotek, dlatego biblioteki mogą działać na podstawie dozwolonego użytku publicznego. To dotyczy prawa cytatu, bo cytowanie, czyli wykorzystanie kawałka jakiegoś utworu, a czasami całości, jeżeli to jest krótki utwór, dla zilustrowania prowadzonego przeze mnie wywodu możemy pokazać, możemy wykorzystać. Ale to dotyczy też dozwolonego użytku edukacyjnego, czyli tej historii, która Was dotyczy w bardzo dużym stopniu. I dozwolony użytek edukacyjny to jest taka szczególna kategoria tego dozwolonego użytku publicznego, w ramach której w normalnej sytuacji, wtedy kiedy pracujemy w szkole na co dzień, możemy bardzo dużo. Bo możemy w zasadzie wszystko. Wziąć utwory objęte prawami autorskimi, no bo te, które nie są już objęte majątkowymi prawami autorskimi, które są w domenie publicznej, czy te, które są przygotowane na wolnych licencjach, z nimi nie ma problemu. Ale z tymi, które są objęte prawami majątkowymi, to de facto nie mogę sobie tak po prostu wziąć i pokazać jej szerokiej publiczności. Ale w ramach właśnie działalności edukacyjnej w placówkach oświatowych, bo to ważne, to nie, że jakiejkolwiek działalności oświatowej, edukacyjnej, tylko w placówkach oświatowych dla zamkniętej grupy odbiorców, czyli na przykład dla mojej klasy, czy w ramach mojej pracy w szkole mogę z nich korzystać. I teraz to jest o tyle ważne, ta zamknięta grupa odbiorców, bo ona nie jest tak łatwo przekładalna teraz, kiedy jesteśmy w czasie nauki zdalnej. Bo jeżeli na przykład podejrzewam, że w dużej mierze kontaktujecie się z waszymi dzieciakami za pośrednictwem rodziców, bo dzieciaki wasze jeszcze zazwyczaj nie mają kont na portalach społecznościowych, często nie mają jeszcze swoich adresów e-mail, bo to też wynika z przepisów prawa, które mamy. Więc kontaktujecie się za pośrednictwem rodziców i za pośrednictwem rodziców udostępniacie im materiały, to już nie jest takie oczywiste, czy można to zrobić. Można je wieszać na przykład zamkniętej, zahasłowanym blogu, czy takim folderze, do którego mają dostęp tylko dzieciaki, ale jeżeli za pośrednictwem rodziców, to może
rodzić wątpliwości. Oczywiście pewnie prawnicy by powiedzieli, ja nie jestem prawniczką, więc żeby nie było, prawnicy by powiedzieli, że ryzyko procesowe jest niewielkie, zwłaszcza w tej sytuacji pewnie do wybronienia, ale lepiej być ostrożnym. Ale co do zasady, w ramach właśnie dozwolonego użytku edukacyjnego możemy korzystać z już rozpowszechnionych utworów i udostępniać w ramach naszym dzieciakom, przygotowywać na przykład spektakle teatralne, czy po prostu rozdawać w ramach kart pracy. I zobaczcie, zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że się uda pokazać, bo to był film, a teraz nie będzie filmu, tylko po prostu. Na nowo i próbuję jeszcze raz. Uruchomić udostępnianie ekranu. Kręci się. Trzymajcie kciuki. Ja trzymam mocno. Dobra. Domi, mam prośbę, bo będzie tobie łatwiej niż mi. Ja na razie, o, coś jest. Dajecie znać, że coś jest, ale jest tylko kręcenie się. Czy ktoś widzi już, u kogoś się pojawiło, czy wciąż jest tylko kręcenie się? Boże, napiszesz, że coś jest. Ja widzę tylko kręcenie. Nic. No właśnie. Kręci się. Połowa ekranu. Czyli u niektórych się pojawia, u niektórych się nie pojawia. Domi, mam prośbę, żebyś skontaktowała się z Iwoną. Może coś nam więcej podpowie i nas uratuje. Punkt 4 i 5, czyli gdzieniegdzie się już pojawiło. A ja będę w międzyczasie, wrzucę wam link i będę wam opowiadać, co jest na tej infografice, a wy możecie ją otworzyć w swoich oknach. Wrzuciłam wam do czatu. I słuchajcie, to jest infografika przygotowana przez Centrum Cyfrowe. Centrum Cyfrowe to jest jedna z organizacji, która zajmuje się edukacją, otwartą edukacją, prawami autorskimi, więc też polecam ich do obserwowania i sprawdzania, co robią. Przygotowali im taką właśnie infografikę mówiącą o tym, na co pozwala prawo autorskie w edukacji. To jest takie krótkie kompendium 10 punktów mówiącym o tym, co możemy zrobić. I właśnie, że możemy korzystać legalnie z każdego zasobu, filmu na płycie, książki, muzyki, niezależnie od źródła, z którego pochodzi. Czyli jeżeli na przykład mam książkę na półce w domu, ale chcę ją wykorzystać, a u mnie się pojawiło, czy u was też się pojawiło? Bo ja widzę, mam na swoim drugim urządzeniu otwarte też. Nie, jest. Czyli u niektórych jest, u niektórych nie ma. Dobra, to mam nadzieję, że się będzie pojawiać powoli u wszystkich. Czyli jeżeli mam na swojej półce książkę i chciałabym z niej wziąć wiersz i na przykład omówić ze swoimi uczniami, czy na przykład wziąć jakiś obrazek i udostępnić go do kolorowania, to mogę to zrobić. Co więcej, mogę te utwory też modyfikować, czyli na przykład wziąć kawałek, ale i nie muszę pytać o zgodę twórców. To, co jest ważne, nie mogę tych utworów dalej rozpowszechniać. Mogę je udostępnić tylko swoim uczniom czy w swojej szkole. Możemy je legalnie kopiować, kserować, skanować, wysyłać mailem, ale fragmenty utworów. Możemy się dzielić w sieci tymi utworami, ale one nie mogą wykraczać poza grupę naszych uczniów. Czyli nie mogę na przykład, mogę je udostępnić, nie wiem, na przykład na zamkniętym kanale na YouTubie, ale zamkniętym prywatnym, a nie takim, do którego inne osoby mogą dotrzeć. Możemy się dzielić oczywiście innymi zasobami edukacyjnymi, ale tylko wtedy, kiedy korzystamy z utworów z domeny publicznej albo kiedy korzystamy z otwartych zasobów edukacyjnych. O otwartych zasobach jeszcze będziemy mówić więcej.
Możemy wykorzystywać właśnie podczas imprez szkolnych, akademii, przedstawień, utwory, które są objęte prawami autorskimi. W celach informacyjnych możemy używać fragmentów utworów wykorzystanych w trakcie wydarzeń, czyli na przykład zdjęcie z jakiegoś spektaklu czy z muzeum. Prawo cytatu, ono jest nie tylko w dozwolonym użytku edukacyjnym, tylko prawo cytatu dotyczy też nas wszystkich, czyli nie musimy, to możemy robić także poza szkołą, czyli możemy wykorzystywać fragmenty lub drobne utwory w całości cudzych utworów, jeżeli chcemy przeprowadzić swój wywód jakiś myślowy albo zilustrować swoje słowo, przy czym jeżeli korzystamy z prawa cytatu, musimy korzystać, pamiętać o oznaczeniu autorstwa, czyli autorze, tytule, a najlepiej też miejscu, z którego wzięliśmy, ale to na pewno doskonale wiecie. No i właśnie cytat musi być uzasadniony celem, czyli analizą, nauczaniem lub prawem gatunku, czyli na przykład parodię. I co ważne, ten punkt 9, swoboda korzystania z tych dozwolonych utworów nie dotyczy oprogramowania lub baz danych. Czyli dotyczy to tylko naszych wszystkich innych utworów poza właśnie oprogramowaniem i bazami danych. Jeżeli dzieci zrobiły pracę na podstawie jakiejś zabawy, to czy można udostępnić? Nie wiem, co myślisz na podstawie, co masz na myśli mówiąc o zabawie, ale jeżeli zabawa jest objęta prawami autorskimi, to de facto praca dzieci jest utworem zależnym, więc nie. Bo dla utworów zależnych musimy mieć zgodę pierwotnego twórcy. Tylko możemy to wewnętrznie wykorzystywać. Dobra, zamykamy tu na razie i wracamy do prezentacji. Ten link wam wcześniej udostępniłam, więc zapiszcie go sobie, bo też na samym końcu prezentacji wam wrzucę te wszystkie linki, które wam się przydadzą. Kolejna rzecz, nie będę wam jej pokazywać, ale wrzucę wam od razu link, nie, na końcu wam wrzucę link, bo będzie mi łatwiej. To jest publikacja przygotowana przez Krzysztofa Siewicza, prawnika, już nie osoby tylko zajmującej się tymi działaniami, ale prawnika, mówiącą właśnie o prawie autorskim w edukacji i o tym, jak unikać naruszeń. To jest krótka publikacja, która przeprowadzi was przez poszczególne kroki, jak co zrobić. Jeżeli udostępniam materiały w chmurze, jeżeli jest ta chmura zamknięta, to tak, możesz, bo de facto większość materiałów, które trzymamy, są chmurą, ale jeżeli udostępniam ten link tylko swoim uczniom, a nie jeżeli to jest publicznie dostępny. Czy mając bloga dla klasy mogę dołączyć filmiki z YouTube'a? To zależy od licencji, która jest. To należy zawsze sprawdzić przy danym utworze. O tym za chwilę też powiemy, jak to sprawdzać. To niestety nie zawsze jest takie oczywiste i łatwe, bo nie wszyscy opisują swoje utwory i wtedy niestety, jeżeli ktoś nie opisał, jaką ma licencję, to musimy domniemywać, że jest objęty prawami autorskimi, czyli copyrightem i że nie możemy z nich korzystać. No i właśnie, wolne licencje, bo co robić? Co robić na co dzień? Jak pracujemy w szkole i dużo możemy, ale właśnie tylko na użytek naszych klas, a nie możemy już zrobić niczego poza, jeżeli chcielibyśmy zrobić na przykład otwarte wydarzenie dla publiczności i zaprosić osoby spoza szkoły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, jak dzisiaj korzystać i co, jeżeli właśnie nie mam zamkniętego bloga, nie mam zamkniętego bezpośredniego kontaktu z moimi uczniami, to z czego mogę korzystać. I tutaj przychodzą nam z pomocą wolne licencje i otwarte zasoby edukacyjne. I czym są w ogóle licencje? Każdy utwór tak naprawdę zwykle jest objęty jakąś licencją. One nie zawsze są wolne, tylko na przykład, nie wiem, autor daje licencję wydawcy do tego, żeby wydał tą książkę. A wolne licencje to są takie, które pozwalają bezpośrednio nam, użytkownikom, zrobić z tymi utworami, które są udostępnione, bardzo dużo. I wolne licencje
To są takie licencje, które odpowiadają definicji wolnych kultury i właśnie respektują prawa użytkowników, czyli tych, którzy korzystają z utworów, i one pozwalają na korzystanie, ale korzystać możemy zazwyczaj zawsze w ramach dozwolonego użytku, ale poza korzystaniem w ramach wolnych licencji możemy rozpowszechniać, możemy modyfikować, a także rozpowszechniać modyfikacje utworu. Czyli to są te cztery elementy: dostęp, rozpowszechnianie, adaptacja i rozpowszechnianie adaptacji. Czyli jeżeli ja zrobiłam coś na podstawie czyjegoś utworu, to mogę też podzielić się rezultatami mojej pracy. Dwie najbardziej popularne z tych wolnych licencji to są licencje Creative Commons, CC BY i CC BY SA. Przy czym, zaraz pokażę Wam, mam nadzieję, że się uda, stronę od razu zaczną ją udostępniać, stronę Creative Commons, bo to nie jest tak, że każda licencja Creative Commons jest wolna, gdyż część z tych licencji też nam ogranicza w różnym zakresie. O, chyba widać wszystko, prawda? Ja widzę na swoim telefonie, który jest moim podglądowym narzędziem. Potwierdźcie, czy u Was jest tak samo, bo nie wiem, czy nie jest tak, że w różnych miejscach, w różnym czasie. Tak, kręci. Czyli widać i nie widać. To będę u jednych widać, u drugich nie widać. No widzicie, te technologie niestety bywają różne. Dwie licencje, CC BY i CC BY SA, to są licencje spełniające te warunki wolnych licencji, wolnych dóbr kultury. To znaczy, że możemy się z tymi utworami nie tylko zapoznać, ale także rozpowszechnić, modyfikować i rozpowszechniać modyfikacje. Ale część z licencji Creative Commons też ogranicza część z tych prób, tych naszych działań. Czyli zobaczcie. Mamy tak. Public Domain, CC0, to jest taka, w zasadzie w Polsce nie ma możliwości w momencie, kiedy utwór powstaje, od razu przenieść go do domeny publicznej, no bo mamy prawa majątkowe, które mówią o tych 70 latach. No ale od pewnego czasu jest ta licencja CC0 mówiąca właśnie o tym, że nawet można mnie nie podpisywać, czyli de facto przejście do domeny publicznej. Ale poza tym mamy tą licencję CC BY, mówiącą o uznaniu autorstwa. Ona ma taki symbolek, jak tutaj, zobaczcie, takiego człowieczka, czyli że zawsze muszę oznaczyć, kto jest autorem, źródłem danego utworu. CC BY SA, czyli uznanie autorstwa i na tych samych warunkach, to znaczy, że jeżeli wykorzystałam czyjś utwór do stworzenia swojego, to i rozpowszechniam swój, to muszę go udostępnić na tej samej licencji. Czyli musi być też na tej samej licencji, musi być wciąż na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach. Potem mamy licencję CC BY NC, trzecią, którą tutaj widzicie, czyli uznanie autorstwa użycie niekomercyjne. To znaczy, że mogę z niej korzystać, ale nie mogę i mogę rozpowszechniać, ale nie mogę rozpowszechniać w celach majątkowych. Dalej, kolejna rzecz, użycie niekomercyjne na tych samych warunkach. To jest dokładnie to samo, co na tych samych warunkach, tylko że znowu nie mogę jej udostępniać w celach komercyjnych na tych samych warunkach. Potem mamy uznanie autorstwa bez utworów zależnych. To znaczy, że nie mogę skorzystać z tego, znaczy mogę z tego utworu korzystać, mogę go rozpowszechniać, ale nie mogę tworzyć własnych modyfikacji i tworzyć zmian. I ostatnie uznanie autorstwa użycie niekomercyjne bez utworów zależnych. Tutaj właśnie ani utwory zależne, ani użycie komercyjne nie wchodzi w grę. I tutaj na stronie Creative Commons, to jest taka organizacja zajmująca się wolnymi licencjami. Zaraz Wam wrzucę na czacie od razu, potem na końcu też będzie podsumowanie, ale ze wszystkimi linkami.
Te licencje są opisane, są też te symbole, warto je poznać, bo będziecie wtedy łatwo rozpoznawać. One mają to takie przystępne podsumowanie. W kilku zdaniach jest napisane, co wolno i na danych warunkach w danej licencji, więc warto się zapoznać i poczytać. Jeżeli chodzi o tą stronę Creative Commons, to co możemy jeszcze na niej porobić? To możemy poszukać materiałów na wolnej licencji. Och, widzę, że mój internet niestety nie chce współpracować. Na przykład zobaczcie, jak wejdziemy tutaj w Search for CC Images, to możemy wyszukiwać fotografii na wolnych licencjach. Czyli na przykład jak sobie wpiszę Sun, klikam Search, to zobaczcie, wszystkie fotografie związane ze słońcem mi się pokazują. Tu mogę też wybierać ze swoją licencją, którą chcę wykorzystać, bo jak już poznaliśmy je, to w zależności od tego, co chcemy, a wy tego nie widzicie. Nie widzicie. Przedziwne. Niestety nic nie widać. No właśnie widzę, że nie widać. W każdym bądź razie, znacie licencję i jak wejdziecie sobie na górze na tej stronie, do której link przed chwilą wam wysłałam, to możecie też przeszukiwać zasoby sieci pod względem licencji i można korzystać wybierając licencję, z której chcemy korzystać. I tutaj w zależności od tego, w jakim celu chcemy też wykorzystać dany utwór. Czy szukam na przykład fotografii do publikacji, którą chcemy stworzyć w ramach poradnika szkolnego, nie wiem, poradnika, nawet nie, jakiejś broszury szkolnej, ale którą chcemy dystrybuować w ramach zbiórki na wycieczkę szkolną, czyli jest to de facto użytek komercyjny, no to wiadomo, że nie mogę skorzystać z tej licencji, która wyklucza użytek komercyjny. Więc na to trzeba zwracać uwagę i wiedzieć, które licencje nam na to pozwalają. Bardzo ciekawe są te licencje, które wymagają od nas tego uznania autorstwa na tych samych warunkach. Tutaj one wytworzyły ten taki mechanizm copyleft, czyli zobowiązujące twórcę utworu zależnego do tego, żeby swój utwór opublikował na tej samej licencji. To służy temu, że kolejne utwory pozostają nam na wolnych licencjach i też spełniają te warunki bycia wolnymi dobrami kultury. No i słuchajcie, teraz jak będzie mi ciężko udostępniać, to będzie to dla mnie dosyć duże wyzwanie, jak sobie poradzić i opowiadać Wam o wszystkich tych materiałach, które chcę Wam pokazać, nie mogąc Wam ich pokazać. Na razie nie widać, ja przeszłam na prezentację. A prezentacja nam wróciła. Na razie jest prezentacja, prawda? Ja u siebie widzę prezentację, Wy widzicie. Okej, okay, nic, nie widać. Tak, widać. Dobra. I słuchajcie, dwie rzeczy. Wolne licencje to jest jedna, z wolnych licencji też wynikają otwarte zasoby edukacyjne. To jest taka grupa różnych materiałów, w których właśnie możemy w pełni korzystać, bo albo są objęte wolnymi licencjami, albo znajdują się w domenie publicznej. I one zazwyczaj są właśnie udostępniane w sieci do szerokiego korzystania, tak żeby każdy z nas mógł się z nimi zapoznawać, wykorzystywać, przetwarzać, wykorzystywać w swojej pracy zdalnej albo w swojej pracy bezpośrednio z uczniami.
I tutaj pomocnym miejscem, które nam pomaga i zbiera wiele informacji na temat właśnie otwartych zasobów edukacyjnych, jest COET. COET to jest Koalicja Otwartej Edukacji po prostu. Ha, widzicie, trochę się zdenerwowałam, przepraszam, ta technologia mnie wytrąciła z tu takiego spójnego. A, widzicie, nad głową słowa. Trzeba wziąć trzy oddechy, poczekajcie. Ze spójnego wywodu i z tego, co chcę Wam powiedzieć, bo cały czas myślę o tym, jak to zrobić, żeby obejść to, że nie mogę Wam pokazać wszystkiego, co bym chciała. Jestem cała czerwona, nie wiem, czy to widzicie, ale ja widzę. Koalicja Otwartej Edukacji, ona zrzesza znowu kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt organizacji i instytucji edukacyjnych, które wierzą w otwartą naukę, które dzielą się swoimi materiałami. I jak wejdziecie sobie ten przewodnik, który wam wrzuciłam, on bardzo tak po kolei porządkuje, opowiada, czym są otwarte zasoby, dlaczego warto je tworzyć, dlaczego dobrze z nich korzystać, jak je tworzyć, a także gdzie ich można szukać. Ale ja też wam o tym wszystkim postaram się opowiedzieć albo wrzucić też kilka linków i inspiracji, które możecie wykorzystać szczególnie teraz. I na przykład spróbujemy, słuchajcie, podajemy kolejną próbę. Ja wciąż wierzę, że jednak technologia zacznie ze mną współpracować i to się uda. Trzymam kciuki, ja też trzymam kciuki. Nic z tego. Słuchajcie, to będziemy czekać, niech to się tam kręci, może się w końcu odkręci i nam pokaże. A ja będę w międzyczasie, tu mi Iwona pisze, że może nawet za 2 minuty potrwać. Wiem, bo ja już tu walczę za pół godziny. A, wyłączyć kamerę, Sławek pisze. Dobra, to spróbujemy wyłączyć kamerę. Czekajcie, będzie ważne, żebyście mnie słyszeli w zasadzie. Może nie musicie mnie widać, a wyłączę trochę obciążenie. W każdym bądź razie, w ramach otwartych zasobów edukacyjnych, na przykład niektóre muzea dzielą się z nami różnymi zasobami. I dotyczy to zarówno polskich muzeów, jak i różnych muzeów, które są na świecie. I czasami, nie wychodząc z domu, możemy się udać na wycieczkę do Nowego Jorku, czy do Paryża, czy jeszcze gdziekolwiek indziej. I na przykład muzea Instytutu Smithsonian, to są muzea głównie w Waszyngtonie, które to jest w ogóle, jak będziecie kiedyś w. O, a nie, nie widzicie. Jak będziecie kiedyś w Stanach i będziecie mogli wejść pojechać do Waszyngtonu, jak już będzie można podróżować, to polecam. Te muzea są dostępne za darmo i są wszystkie wzdłuż jednej ulicy i można od jednego do drugiego chodzić i dotyczą różnych tematów, ale też Instytut Smithsonian dzieli się z nami różnymi materiałami w sieci. I wysłałam Wam link do tego właśnie instytutu. Tutaj niestety no, pewnym wyzwaniem jest język angielski, ale pamiętajcie, że możemy spokojnie korzystać z translatora i po prostu wyszukujemy po pojedynczych słowach, czyli na przykład, jeżeli chciałabym sobie wyszukać komputera, co mogę zobaczyć na podstawie komputera? Ja wrzuciłam sobie takie hasło. To jest 35 zdjęć dotyczących komputera właśnie, w jakiś sposób połączonych z komputerem. 464 strony, ale także jeden model 3D.
I w tym modelu 3D wyskakuje telegraf, słuchajcie, który możemy sobie obejrzeć z różnych stron i przyjrzeć mu się, jak on wygląda. Czekajcie, bo mi Iwona coś pisze bez na innym. Że mam być cierpliwa. Nic nie widzicie, ja wiem, ale wrzuciłam wam link wyżej i to wam wrzucę, co trzeba sobie wpisać w takie okienko pod słowem search i po prostu wpisujcie na swoich komputerach, jak nie widzicie u mnie, bo inaczej nie przeskoczymy. Musicie o czym wam opowiadam i po prostu działać. O, u niektórych działa, u niektórych nie działa. Widzicie, no niestety, u mnie na moim komputerze też nie działa. Więc zobacz, ci, którzy widzą, to ja teraz weszłam, ci, którzy nie widzą, to jak już jak udało wam się wejść w tą stronę, którą wysłałam i w okienku search wpisać komputer, to wchodzę w 3D. I tutaj mogę sobie bardzo kliknąć. Mam telegraf taki, który pozwalał nam wysyłać wiadomości Morsem. I mogę go sobie powiększyć, pomniejszyć i obejrzeć z każdej strony. Basia pisze, że nic nie widać. Ja u siebie, bo ja mam podgląd tak właśnie, żeby widzieć, co się dzieje. Na moim telefonie też nie widzę, ale niektórzy piszą, że widać, więc dlatego was przeprowadzam, co niestety trzeba. Mogę wam nawet wrzucić bezpośredni link do tego, co pokazuję. Kliknijcie w ten link i zobaczycie dokładnie to samo, co ja i o czym opowiadam. U jednych działa, u niektórych nie działa. No, widzicie, niestety technologia czasami nie chce z nami współpracować. Rzeczywiście szkoda, że nie działa szybko dzisiaj, bo dużo będę wam pokazywać, ale będę wam wrzucała linki, więc tam, gdzie ktoś nie widzi, to wchodźcie w linki, które wam bezpośrednio wysyłam. Więc. Na przykład Smithsonian to jest jedno muzeum, które się z nami dzieli, ale mamy też bliżej, w Polsce. I nie trzeba się gimnastykować z językiem angielskim. Wirtualne muzea Małopolski na przykład wrzucają nam też różnorodne obiekty i działania. Poza tym oni tutaj na swojej stronie, zobaczcie, jak nie widzicie, jak ja wam udostępniam, to wrzuciłam wam link i teraz też wrzucę wam bezpośrednio link do tego, co wybrałam. Są na przykład też ćwiczenia, które pokazują, tam są nagrane bardzo krótkie filmiki, pokazujące nam, co możemy zrobić, co musimy przygotować. Na przykład jest prosty instrument i tutaj potrzebne jest kartonowe pudełko, dwa patyczki po lodach, trzy gumki recepturki i taśma samoprzylepna i powstaje prosty instrument. Teraz i u mnie się zawiesiło, ja już nic nie widzę. Więc, ale tych ćwiczeń, które udostępniamy, które oni udostępniają, i obiektów też jest bardzo dużo, i tutaj już nie musimy znać języka angielskiego, żeby z nich korzystać. Ale tych muzeów, które dzielą się z nami zasobami, jest ich bardzo dużo. Jeżeli wejdziecie właśnie na stronę Koalicji Otwartej Edukacji, ja tu wam wrzucam tylko dwa przykłady muzea jako to, z czego możemy w tej chwili skorzystać. Link do muzeum się nie otworzył. No to tego już nie wiem, bo ja go skopiowałam, mam otwarte u siebie, więc u mnie się otwiera. Więc może jeszcze raz. Dzisiaj po prostu internet nie działa. Sławek dzięki, pisze, że jeszcze słyszycie i mamy linki, nie jest źle. No właśnie. To najważniejsze, że słyszycie i że macie linki. Więc muzea dzielą się z nami swoimi zasobami.
i możemy z nich korzystać, możemy je teraz szczególnie wykorzystywać w trakcie, kiedy jesteśmy skazani na naukę zdalną i kiedy nie możemy pojechać do muzeum i przyjrzeć się jakiemuś właśnie przedmiotowi czy jakiemuś dziełu malarskiemu, możemy to zrobić za pomocą internetu i za pomocą temu, że muzea dzielą się z nami swoimi zasobami właśnie w ramach otwartych zasobów edukacyjnych. Więc to kolejna rzecz, z której możemy. I jeszcze więcej inspiracji. Poza otwartymi zasobami edukacyjnymi jest mnóstwo, mogę Wam się w międzyczasie na chwilę pokazać, to będziecie mieli przynajmniej mój obraz, a zaraz wrócę i może fajne skrzypce, pisze Sławek. No właśnie, potem Wam pokażę jeszcze Muzeum Dźwięku i tam się w ogóle dopiero robią super rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się udostępnić, jak nie, to będziemy działać z linku i to też zadziała. Słuchajcie, to teraz po kolei, bo gdzie szukać otwartych zasobów edukacyjnych, tych dostępnych na wolnych licencjach i jak z nich korzystać? Pierwsza rzecz, z której pewnie korzystacie na co dzień, to jest przeglądarka Google. I w przeglądarce Google, uwaga. Prezentacja jest, tak, bo przeszłam do prezentacji, bo zawsze jak wierzę, że jak na chwilę zamknę, to może przy kolejnym otwarciu ona będzie za chwilę wróci do nas. Przepraszam Was, muszę się napoić, bo już od godziny gadam i moje strony głosowe przestają współpracować. Teraz już nawet nie słychać, bo ja nic nie mówię. Znaczy teraz już mówię, ale nie mówiłam. Więc dajcie znać, czy teraz mnie słychać. Ktoś mnie na pewno widział, bo Sabina pisze, że fajny kubek, dzięki. Słychać, dobra. Jedni piszą, że nie słychać, ale słychać. A czy niektórzy widzą udostępniany ekran, czy na razie nikt nie widzi? Nie widać, nie widać, nic, nic, nie widać. Co do tego, jak wrócimy być może, bo będzie trudniej, przeglądarce Google bez akurat pokazania będzie Wam trudniej opowiedzieć o tym, jak wejść w zaawansowane ustawienia, więc może zacznie do nas wrócić i będzie chciało z nami współpracować. A ja Wam w międzyczasie zacznę udostępniać, bo wtedy mogę Wam wrzucać bezpośrednio linki, żebyście wchodzili na swoje komputery i sprawdzali tam, gdzie ja wchodzę, Wy będziecie wchodzić po prostu u siebie. Danka mi pisze, bądź cierpliwy, poczekaj na załadowanie ekranu. Ja też muszę być cierpliwa. I szukać. Słuchajcie, mamy różne zasoby kultury dostępne w sieci poza muzeami. Taką polską, polskim miejscem, które zbiera przede wszystkim utwory drukowane, w sensie książki, powieści, wiersze, etc., jest Polona. Taka biblioteka, która robi skany i wrzuca nam je do swojej bazy. Ja Wam wrzucę już bezpośrednio link do pana Tadeusza, którego odnalazłam. Pan Tadeusz to pewnie nie jest pierwsza pozycja, z której czekacie. Możecie mi wrzucić, jaką potrzebuję, bo musi być w domenie publicznej, bo Polona wrzuca takie teksty, które są już w domenie publicznej. Czyli na przykład weźmiemy sobie Potop. Potop, ale z Potopu korzystacie? Dobra, sprawdzamy Potop. Wpisuję w wyszukiwarkę, jak wejdziecie w ten link, który Wam wrzuciłam, to na górze jest takie okienko, w które coś można wpisać, obok niego jest taka niebieska lupka i tam można wpisać. Renata pisze Karolcia. Karolcia myślę, że jeszcze nie jest w domenie publicznej, już to sprawdzam. Pierwsze wydanie jest 59 rok, a Maria Kruger zmarła w roku 99, to żeby przeszła
do domeny publicznej, to niestety musimy poczekać jeszcze 50 lat. Więc Napoleonia jej na razie niestety nie znajdziemy. To jest pewna wada tego portalu. I na święta potop musisz być. Więc ja wrzuciłam sobie potop i tutaj widzę pieśń o potopie Jana Kochanowskiego na przykład, ale też potop Henryka Sienkiewicza, powieść historyczna, tom pierwszy z 1886 roku. Więc wrzucę wam link do tego, co ja oglądam. I możemy, jak sobie wejdziemy w jeden z takich, właśnie z takich publikacji, to możemy sobie ją oglądać strona po stronie, w jaki sposób została przygotowana, zeskanowana. Przy czym to są po prostu bardzo proste skany. Ale możemy na przykład zobaczyć, w jaki sposób, jak takie książki z 90 roku wyglądają. I na przykład tu, tą, którą ja nie z 90, tylko z XIX wieku otworzyłam. To jest skan z Biblioteki Narodowej i na stronie drugiej, to jest Warszawa 1886 rok, a potem jest, ja kiepsko czytam po rosyjsku, jeszcze mam małe litery. Dozwolenio. Nie będę czytać, ale potem jest Warszawa, 17. Zdaje się, że Setiarwa. 1885 goda. Więc mamy jeszcze kawałki po rosyjsku, bo wiadomo, jakie to były czasy. Te skany są w bardzo dobrej rozdzielczości, więc można właśnie sobie powiększać, pomniejszać i przyjrzeć się temu, w jaki sposób zostały wydane. Więc jedno to jest Polona. Drugim takim miejscem jest Europeana. I Europeana zbiera materiały już nie tylko polskie, ale także różne europejskie. To nie jest polski serwis, tylko europejski, ale jest też w języku polskim. Po prawej stronie wysłałam, przed chwilą wam wrzuciłam link. Jak już w niego wejdziecie, to po prawej stronie na górze możecie wybrać język. Wybrać język polski. I tutaj wybieracie, co znowu wyszukujecie. Ja na przykład, i tu najlepiej jest pisać w języku angielskim, ale znowu polecam Google Translate najprościej. Na przykład ja sobie szukałam Pinokia przed naszym spotkaniem, bo pomyślałam, że Pinokio być może jest czymś, z czego możecie chcieć skorzystać. Wysłałam wam link do swojego wyszukiwania. I tutaj są zarówno obrazy różne związane z Pinokiem. Przede wszystkim obrazy w pierwszej kolejności, ale tych wyszukiwań jest bardzo, bardzo dużo. Na Europeanie, tu, o właśnie, po lewej stronie, jak wejdziemy, to wybieramy rodzaj. To może być albo obraz, albo tekst, albo na przykład 3D, z jakiej kolekcji. I tutaj to, co jest ważne, to też no, znowu po lewej stronie, mam nadzieję, że jesteście na tej stronie razem ze mną. Wiem, że mojej nie widzicie, albo większość z Was nie widzi, ja nie widzę wciąż, ale wejdźcie w ten link, który wysłałam już bezpośrednio do Pinokia. I po lewej stronie tam jest zawęź wyniki wyszukiwania. Mamy kolekcje, mamy rodzaje i potem jest takie pytanie, czy mogę to wykorzystać. I tutaj decydujemy. Tak, ale pamiętaj o podaniu źródła. Generalnie nawet przy tej licencji CC0, która mówi o tym, że nie musimy podawać źródła, dobrą praktyką jest zawsze podawanie źródła i podawanie autora. Potem jest tak, ale z pewnymi ograniczeniami, więc przy każdym wtedy wyszukiwaniu musimy sprawdzić, co mogę zrobić. I ostatni nie, wymagana jest pisemna zgoda, czyli de facto mogę się tylko zapoznać, a niekoniecznie mogę udostępniać dalej. Więc jeżeli wy chcielibyście skorzystać z tych materiałów, to najlepiej sobie zaznaczyć to pierwsze okienko, tak?
ale pamiętaj o podaniu źródła i te wyniki wyszukiwania, które ja Wam wrzuciłam do Pinokia, są już zaznaczonym tym elementem. Właśnie z takimi, które my możemy wykorzystać. Tu w tym zaraz zobaczymy, co się kryje pod modelem 3D przy Pinokia. Nie chcę już mi wejść dalej. Więc to jest Europeana. Kolejnym portalem, który udostępnia wszystkie materiały na wolnych licencjach, a z której jestem pewna, że korzystacie, a może nawet nie wiecie, że one są właśnie na wolnych licencjach, jest Wikipedia, czyli encyklopedia internetowa. I wszystkie materiały, które są w Wikipedii, i teksty, i zdjęcia, i jeżeli są jakieś filmiki, one są na wolnych licencjach, zawsze są opisane, w jaki sposób zostały przygotowane i na której z tych wolnych licencji, ale możemy z nich korzystać. Wikipedia to jest w ogóle bardzo ciekawa inicjatywa. Ona istnieje w bardzo wielu krajach, w bardzo wielu językach jest tworzona. Jest tworzona społecznościowo, to znaczy, że są osoby, które angażują się w tworzenie Wikipedii i w pisanie artykułów, w przygotowywanie ich i udostępnianie. I o ile jeszcze kilka lat temu dosyć dużo mówiło się o jakości tekstów i informacji, które znajdują się w Wikipedii, o tyle w tej chwili dość mocno można im ufać, bo one rzeczywiście nie jest tak, że każdy może sobie coś tam wpisać, ale one bardzo szybko są weryfikowane i sprawdzane przez szerokie grono ekspertów, takich wikipedystów zaangażowanych w temat, którzy weryfikują, wymagają od autora podania źródeł, na jakiej podstawie podają dane informacje i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście większość tych informacji jest dość rzetelna i dobrze przygotowana, więc warto korzystać. I właśnie wszystkie materiały są dostępne na wolnych licencjach. Kolejna rzecz, taka, która już wracając teraz do, no nie Karolci niestety, bo Karolci, jak już wiemy, jeszcze nie ma w wolnym dostępie, ale wracamy do kultury i do tekstów, są wolne lektury. Wolne lektury to jest biblioteka prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska, dokładnie tą fundację, dla której ja wcześniej pracowałam. I na wolnych lekturach znajdziecie w tej chwili ponad 5000 utworów, które możecie wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać dalej. I znajdziecie tam zarówno i teksty literackie, ale także jest sporo audiobooków i jest też galeria i można przygotowane we współpracy z Muzeum Narodowym i można oglądać obrazy też w dobrej rozdzielczości opisane tagami przez ekspertów. Zobaczcie, wrzucę Wam link do audiobooków z wolnych lektur. Jak wejdziecie na stronę, którą Wam wysłałam, to na początku pojawiają Wam się jakieś losowe trzy audiobooki, ale jak zjedziecie trochę niżej, to zobaczycie spis wszystkich audiobooków. I tu są na przykład baśnie Hansa Christiana Andersena, które możecie na przykład podesłać dzieciakom do wysłuchania. Jest są utwory Tadeusza Boy Żeleńskiego i jeszcze wiele, wiele innych tych
Audiobooków no jest oczywiście mniej niż tekstów literackich, w sensie pisanych, ale też jest ich sporo. Są też baśnie braci Grimm, na przykład ja w tej chwili na nie wpadłam, na piątej stronie z audiobookami, więc serdecznie polecam do korzystania, do przeglądania. No wiecie, to jest tak, że te zbiory są ogromne, więc też ja wam pokażę, już wam pokazałam chyba z 5 czy 6 miejsc, a jeszcze mam dla was kolejnych kilkanaście, więc to nie jest tak, że od dzisiaj macie korzystać ze wszystkich. Absolutnie nie. Znajdźcie taki, który wam najlepiej pasuje i z którego wam się dobrze korzysta i zacznijcie od jednego. A to są po prostu takie źródła, które są bezpieczne i z których możecie brać materiały i wykorzystywać je nie przejmując się tak, znaczy zawsze trzeba podawać źródła, pamiętajcie, autora, ale nie przejmując się, czy łamiemy prawo autorskie, te majątkowe, czy nie. To wolne lektury. Pokazam wam audiobooki, pokażę wam jeszcze galerię. Do czerwca ogarniecie wszystkie stronki, pisze Violetta. Czy mogę tę stronę polecić koleżankom? Oczywiście! Polecajcie. Wszystkie strony, które wam pokazuję, możecie dalej udostępniać koleżankom i znajomym. Szukam jeszcze, chciałam wam pokazać. Ojejku, straciłam prawie głos. Na przykład już na wolnych lekturach też są utwory Janusza Korczaka. Jest i Kajtuś Czarodziej, i Król Maciuś I, więc możecie korzystać. Na przykład teraz wpadłam też na Małą Księżniczkę. One są dostępne i do czytania online, i są w PDF-ie, czy w EPUB-ie, czy pliku mobi, więc w zależności od tego, jeżeli korzystacie z czytników, to możecie z któregoś z nich, którąś z nich z tych pozycji skorzystać. Chciałam jeszcze znaleźć, ale jakoś. Nie mogę. No nic, nie pokażę wam. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest też dostępna galeria różnych obrazów na wolnych lekturach, które można oglądać. Ale jedźmy dalej. Jedźmy dalej. I kolejna strona, którą chcę wam pokazać. Czekajcie, bo ja tu muszę się teraz przełączyć na swoje kolejne okno, ale chciałabym zabrać ze sobą aplikację. Jak to zrobić? Tu muszę zrobić tak. Okej. Mam. Dobra. Wiem, że macie pusty ekran, dlatego wrzucam wam linki, gdzie macie wchodzić, bo tu niestety mam nadzieję, że część z was przynajmniej widzi tylko to, co ja udostępniam, a ci, którzy nie widzą, tam pozostają tylko linki. Więc wrzuciłam wam i teraz wam wrzucę zebrane te linki, też jeżeli sobie jeszcze na przykład nie zapisaliście. Iwona pisze, że możemy zrobić 3 minuty przerwy. Już raz próbowaliśmy, ale możemy spróbować jeszcze raz. Słuchajcie, jest 23 po. To zróbmy przerwę 5 minut i za 5 minut wróćcie i zobaczymy, może zacznie nam pokazywać prezentacja wszystko, co bym chciała wam pokazać. Mówiłam.
Włączyłam dźwięk, dobra. Powiedzcie, dajcie znak, czy mnie słychać. I ona pisze, że jestem. Beata, że się stęskniła, już jestem z powrotem. Słychać, dobra, słuchajcie. Będziemy próbować. Jak się nie uda, słuchajcie, po krótkiej konsultacji telefonicznej, bo wiecie, tu jak się siedzi za biurkiem, to nie tak łatwo, ale mam w razie czego, na razie wam pokażę tak sprzęt, na którym będę wam pokazywać, co udostępniam, więc nie da się przez uzupełnianie ekranu. Mam nadzieję, że się uda. A jak się nie uda, to będę wam pokazywać na tablecie, co wam udostępniam. Oglądaliśmy wolne lektury i to są te różne rzeczy, które wam wrzuciłam w międzyczasie. Ja je sobie nazwałam zasobami kultury. To była Polona Europeana, Wikipedia i wolne lektury. Teraz chciałabym wam pokazać kilka miejsc, w którym możemy odnajdywać zdjęcia, które są albo na właśnie całkiem wolnych licencjach, albo w którym w wyszukiwaniu zaawansowanym musimy sprawdzić, zaznaczyć, że możemy z nimi robić wszystko, co byśmy chcieli. Uwaga, podejmuję próbę udostępniania ekranu i zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie kciuki. Wiem, że wcześniej już. O, jeszcze raz. I tak. Full screen. To okno sobie minimalizuję. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. Tu teraz jedziemy nie tu. Gdzie jest moje okno? Musicie mi dać chwilę, żeby one mi się w międzyczasie wszystkie zamknęły. To już widzieliśmy. Co, bo w międzyczasie chyba zamknęłam jedną stronę ze wszystkim, co chciałam wam pokazać, więc, ale wszystkie linki mam zapisane, więc na spokojnie będę po prostu je sobie wrzucać i pokazywać. Piszecie, że nie widzicie. Bardzo dobrze, czasami to lepiej, bo jeszcze ja na razie błądzę po swoim komputerze, ale wrzucam wam linki i słuchamy. No właśnie, słuchajcie. To idziemy, jako muszę sobie otwierać. Otworzę sobie na swoim, nie prezentacja, tylko podgląd AV. pixabay.com. Dobra, to już, jeżeli byście w międzyczasie na moim webinarium dotyczącym fake newsów, to część z was już tą stronę, jeszcze muszę się nauczyć dobrze współpracować z kamerą, pixabay.com, w międzyczasie wam, nie jest to takie proste, pixabay.com. I tutaj wszystkie zdjęcia, które są na stronie, one są na licencji CC0. To jest ta licencja, o której wam mówiłam, że de facto jest domeną publiczną, a nawet więcej, bo nie wymaga od nas tego, żeby oznaczać autora. Możemy nawet wykorzystywać zdjęcia bez oznaczania autora. Przy czym, tak jak mówiłam, dobrą praktyką jest jednak oznaczania autora. Więc pixabay.com i to jest kolejna strona, która no niestety jest anglojęzyczna, więc wymaga od nas, jeżeli nie znamy języka angielskiego, korzystania z Google Translatora, żeby wpisywać tutaj hasła, bo będziemy wtedy mieli więcej materiałów, z których możemy skorzystać. I teraz, jak sobie wrzucimy
Czekajcie, muszę sobie dobrze ustawić. O, będzie mi łatwiej. Tutaj w to wielkie okienko wpisujemy sobie hasło, czyli na przykład wpisuję sobie sun, jak słońce. I klikam OK. To, co jest pierwsze tutaj na górze, to są sponsorowane zdjęcia z Shutterstocka. Z nich nie korzystamy. Ale te wszystkie, które są pod spodem, zobaczcie, ile ich tu jest. One są dostępne właśnie na tej licencji, o której mówiłam, CC0. Więc możemy je sobie brać i wykorzystywać w naszych pracach, wykorzystywać w dowolny sposób. Danka pisze, czy swoje zdjęcia można? Można, trzeba się zarejestrować na tej stronie i stać się współtwórcą jak najbardziej. Tylko no, decydujemy się, trzeba się zgodzić, że właśnie te zdjęcia będą wykorzystane na tej licencji CC0. Więc Pixabay to jest jedna strona, którą polecam, ale tych stron jest więcej. Druga strona, z której możemy korzystać, to jest Flickr. Flickr wymaga już od nas zaawansowanej trochę wiedzy. Musimy sobie wybrać zaawansowane ustawienia. Czekajcie, w dobrym miejscu muszę się ustawić. Przestawiać tu różne rzeczy, żebyście najwięcej widzieli. Jestem, dobra. I teraz wpisuję sobie, zostaniemy przy słońcu? Nie, może weźmy teraz zimę, winter. Ok. Search photos, czyli szukaj zdjęć. No i wyszukało nam bardzo różne. Jakieś widzę, że część materiałów, które pozostawiają trochę jakości do życzenia. Ale tu jest ważne, zobaczcie, po lewej stronie jest N license, czyli musimy wybrać licencję. I teraz na początku, pamiętacie, pokazywałam, jak z jakich możecie korzystać licencji. Jeżeli wybierzemy wszystkie Creative Commons, no to będziemy mieli też te, które nie pozwalają na przykład na użytek komercyjny albo nie pozwalają na modyfikacji. Więc taki to, jeżeli chodzi o najszersze, z czego możemy skorzystać, to jest Commercial Use i Mods Allowed, czyli że możemy i komercyjnie wykorzystywać i robić różne zmiany. I zobaczcie, tutaj mamy wszystkie zdjęcia Winter, które możemy wykorzystywać i komercyjnie, i też modyfikować. Co musimy wybrać? Tutaj po lewej stronie, ja tutaj teraz zmieniłam, tu wcześniej było Any License, czyli każda licencja, a tu możemy wybrać, którą licencję wybieramy, według której licencji zdjęcia, które chcemy pobrać, możemy skorzystać. Fajna maska, widzicie inną przestrzeń mojego pokoju. Przy tym działaniu online to zawsze trzeba wybrać kadr. Ja go wybrałam, ale teraz musiałam zmienić. Więc Flickr to jest kolejne miejsce ze zdjęciami, z którego możemy korzystać. Następne, Unsplash. Wrzucam wam link na koniec, te wszystkie linki wam też jeszcze raz wrzucę. Więc jak w międzyczasie nie zdążycie sobie zapisać, to będzie szansa. Unsplash, zobaczcie, to jest kolejna strona, na której możemy wyszukiwać obrazki. W podobny sposób działa. Teraz możemy szukać wiosny. Skoro już szukaliśmy zimy. I to jest strona, na której wszystkie zdjęcia, z których korzystacie,
One są do wykorzystywania. Zobaczcie, to co jest fajnie, ja wpisałam spring, czyli wiosna, ale on mi tu też daje różne skojarzenia z tym hasłem, czyli mam flower, kwiatek, roślina, natura i tak dalej, czyli mogę sobie zawęzić swoje wyszukiwanie. Co więcej, tutaj po prawej stronie, to po kiepsko widzicie, bo tu światło mam nie za dobre, ale trudno. Po prawej stronie możemy wybrać orientację, w jakiej chcemy szukać zdjęcia, bo czasem szukamy, żeby coś było pionowe albo poziome, albo kwadratowe, w zależności od tego, na przykład, jaką mamy do wykorzystania. Możemy wybrać kolorystykę, według której chcemy szukać, która miała być nasycona. Na przykład, zobaczcie, kliknę fioletowy. I zobaczcie, już mamy dużo mniej materiałów magenta, to jest, które możemy znaleźć w tym materiale. I skąd wiem, że możemy z tych zdjęć korzystać dowolnie? Zobaczcie, tutaj na górze mamy napisane Unsplash Photos for Everyone, czyli zdjęcia dla każdego. I jak wezmę sobie tutaj po prawej stronie Explore, to jest język angielski, ale tu jest napisane, że możemy właśnie, one są do bezpłatnego użytku i wykorzystania pod ich licencją, i ta licencja mówi, że możemy ich właśnie wykorzystywać je za darmo, zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Nie trzeba pytać o zgodę, ani nawet pisać o autorze, aczkolwiek jest to wskazane, żeby zaznaczyć autorstwo danego autora, twórcy. Więc to jest kolejna z miejsc, gdzie możecie korzystać, szukać zdjęć. Wrzucam Wam kolejne. To jest Pexels. I tutaj znowu, zobaczcie, tu możemy nawet wybrać język polski. Ona będzie wtedy do nas mówiła po polsku. I jeżeli weźmiemy licencję, to sprawdzamy, co jest dozwolone, co możemy zrobić z tą stroną. Wszystkie zdjęcia w serwisie są do darmowego użytku, nie ma potrzeby podawania źródła. Nie jest to warunkiem, ale będzie mile widziane. Zdjęcia można modyfikować, wyzwól swoją kreatywność. Więc to są cztery miejsca ze zdjęciami, z których możecie korzystać i w których możecie sprawdzać, szukać i tak dalej, wykorzystywać. Znajdźcie tą, która Wam najlepiej pasuje, którą Wy najbardziej lubicie. Ale jakby to, co jest ważne, to właśnie jak znajdziecie też nową stronę, na przykład, to przeglądanie na przykład właśnie takiej strony pod warunkiem licencja albo warunki korzystania. One Wam zazwyczaj wpiszą, co możecie z materiałami, które znaleźliście, robić i w jaki sposób je wykorzystywać. Kolejny kawałek wyszukiwanie zaawansowane Google. To teraz mogę Wam pokazać. Słuchajcie, jak wejdziemy sobie na wyszukiwarkę Google, na najprostszą stronę google.com czy google.pl, na pewno znacie tą stronę doskonale, i wpiszemy tu coś dowolnego. Tu już możemy pisać nawet po polsku. Na przykład wpiszmy sobie jakaś karta pracy. Karta pracy ma dodawanie w zakresie 100, słuchajcie. Wpisuję taką kartę pracy, dodawanie w zakresie 100. Tu Wam się wyrzuca Wam od razu bardzo dużo różnych materiałów. No tylko teraz te materiały, które tutaj mamy dostępne, na chwilę Wam zasłoniłam, przepraszam, one są w zdecydowanej większości
objęte prawami autorskimi. Skąd to wiemy? Wybieram sobie tutaj na górze grafika. Tu na górze możemy wyszukiwać przez wszystko, przez grafikę, wiadomości, filmy. Tu jest też warto o tym pamiętać, że w ten sposób możemy korzystać z wyszukiwarki Google. No i tych prac, zobaczcie, otworzyło nam się w grafice bardzo dużo, ale jak klikniemy w którąkolwiek, zobaczcie, to tutaj po prawej stronie, po lewej stronie, pod tą kartą, którą otworzyłam, na dole mam napisane wszystkie prawa zastrzeżone. To też jest fajne, że ktoś zaznaczył te swoje prawa, bo często są też na przykład takie karty pracy, które są nieoznaczone, nie mają oznaczonej, czy to są wszystkie prawa zastrzeżone, czy to jest jakieś inne. Jeżeli one są nieoznaczone, no to domniemujemy, że jednak są zastrzeżone. Co to dla nas znaczy? To dla nas znaczy, że jak pracujemy w szkole, na przykład jesteśmy z uczniami w klasie, to na spokojnie możemy taką kartę pracy wydrukować i rozdać uczniom w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego, ale już w tej chwili, kiedy pracujemy zdalnie i kiedy korzystamy na przykład z pośrednictwa rodziców, to jest już to dużo, dużo trudniejsze i może rodzić pewne trudności. I teraz jak weźmiemy sobie ustawienia, szukanie zaawansowane, zobaczcie, tu są ustawienia, szukanie zaawansowane i też mogę wybrać prawo do użytkowania. Zobaczcie tutaj. Jest prawa do użytkowania z dowolną licencją, do darmowego użytku lub udostępniania, do swobodnego użytkowania itd., itd. Jeżeli na przykład biorę właśnie do darmowego udostępniania, czyli tak jak wy byście chcieli korzystać w klasie, no to niestety akurat z tego nic nam się nie odnalazło, bo to może oznaczać, że nikt w ten sposób swojej pracy nie oznaczył. Ale też ja wcześniej szukałam i mi odnalazło. Cześć. Jak wróciłam do wszystko, jeszcze koło. Zobaczcie. Wiedziałam sobie we wszystko. Cały czas mam w ustawieniach szukanie zaawansowane do darmowego użytku. To samo w zakresie 100 i już mam kilka materiałów, które są na takiej licencji. W ten sposób są oznaczone. Więc zaawansowane ustawienia wyszukiwarki Google do wykorzystywania. Kolejne trzy rzeczy, wrzucę wam linki do wszystkich, nie będę już pokazywać, krótko o nich opowiem, bo na końcu wam chcę pokazać jeszcze to Muzeum Dźwięków, które uważam, że jest przesuperowe i warto z nim korzystać. Mieliśmy zdjęcia, słuchajcie, teraz trzy miejsca z materiałami wideo, które możecie wykorzystywać, możecie pokazywać swoim uczniom, na którym znajdziecie materiały, które teraz w trakcie szczególnie nauki zdalnej mogą wam się przydać. Pierwszy to jest Pistacja TV. To są materiały dotyczące różnych przedmiotów. Khan Academy, czyli kursy przygotowane w zdecydowanej większości w Stanach, ale wiele z nich jest już przetłumaczone na język polski albo tylko z napisami polskimi, ale często też w języku polskim i tam są lekcje, które dzień czy po kawałku wymagają od nas jakiegoś działania, można je po prostu wrzucić swoim uczniom do danego działania i korzystania, albo też samemu wzmacniać swoje kompetencje, na przykład w ramach programowania. Jest tam kurs z programowania, w którym można krok po kroku uczyć się szybko. I ostatnia rzecz, TED.com. Znacie TEDy? Nie. TEDy to są takie konferencje, nie i tak. TEDy to są konferencje na bardzo różne tematy, na których przychodzą ludzie, którzy chcą podzielić się jakąś swoją pasją, tematem, który ich kręci, na który mają coś do powiedzenia. One są maksymalnie 20-minutowe, to trochę zależy też od formatu i od kraju, bo są TEDy oryginalne w Stanach, są TEDxy, które są realizowane w innych krajach. Są też TEDxy Kids,
z dzieciakami, które przychodzą i opowiadają o tym, co jest dla nich ważnego. I jakby to, ile tematów jest na TEDzie opowiedzianych i których możemy wysłuchiwać i oglądać, to jest jakby nieskończona historia. Tutaj znowu wchodzimy w wyszukiwanie. I możemy wykorzystywać, wtedy są publikowane na, te filmy są publikowane na użytkę, na licencjach, które nie pozwalają nam na przetwarzanie, na modyfikowanie, ale możemy oglądać, możemy rozpowszechniać. Wchodzimy w wyszukiwanie, wpisujemy sobie jakiś temat, na przykład school. I zobaczcie, mamy 116 opowieści związanych ze szkołą. Więc, a jak weźmiemy w TEDxy to są właśnie eventy z innych krajów. One są też często w innych językach. Ale te informacje, które tu są nieskończone, więc jak weźmiemy sobie też. Czekajcie, potrzebuję. Zobaczcie, możemy też tutaj wchodzić przez Discover Topics i odkrywać przez tematy. I tych tematów tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Czyli, nie wiem, na przykład film albo o jedzeniu, jakie są opowieści. Tu jest na przykład, dlaczego, bo 1,5 miliarda ludzi je pałeczkami. O, tu mamy też informacje o językach, na jaki mamy przetłumaczone. No niestety na język polski jeszcze nie są, ale wtedy i dla was, i dla waszych uczniów są kopalnią wiedzy i inspiracji, z których możecie korzystać. To jest TED, a bo nie było strony, była strona wcześniej, już rzucam TED.com. Filmy. Kolejna rzecz z kolejnymi materiałami, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Słuchajcie, a może zrobimy test, czy Wikipedia to są, słuchajcie, dwa miejsca z muzyką dostępną na wolnych licencjach, z którą możecie wykorzystywać na przykład, jak tworzycie swój film i chcecie skorzystać. Jedno to jest Free Music Archiwum. Link już macie, czemu mi nie, albo to nie ekom, tylko org. Zobaczcie, o, uciekło na górę. Dobrze widzicie? Dobrze. Niestety znowu język angielski, ale jak sobie wchodzimy, na przykład możemy szukać Chopina, słuchajcie. Wpisuję Chopin, nie ale, tylko i Chopin. Wybieram licencję. Z domeny publicznej nie ma, ale na przykład wezmę sobie CC BY, wciąż nic. Chopin, dobrze wpisałam. Nic nie ma, wcześniej mi wynajdywało. Czekajcie, coś tu. No, dobrze wpisałam. W międzyczasie wszystkie linki otwarte, żeby Wam pokazywać. I one w międzyczasie, wiecie co, wszystkie mi się zamknęły. Jest tutaj. Tu mi się znalazły. A czemu tu Wam wrzucę? Bo tu coś jest źle, ale już Wam wrzucam link.
O, Danka Pisula. No właśnie, Danka się też odnalazła. Mi się wcześniej też odnalazło, a tu coś może źle wpisałam. Ale i znowu macie dostęp do bardzo wielu utworów i możecie je odsłuchiwać, wyszukiwać, przesyłać swoim uczniom. Ale taka rzecz, którą bardzo mi zależało, żeby wam pokazać jeszcze właśnie z muzyką. Słuchajcie, to jest w ogóle polskie dzieło, polski pomysł. Muzeum Dźwięków się nazywa. Stronę, link już wam wrzucam. instrumentyludowe.pl. Wejdźcie, słuchajcie na tą stronę. Ja też wchodzę. Tu mamy kilka instrumentów, które możemy oglądać i czytać, ale możemy też odsłuchiwać dźwięki i co więcej, też na nich grać. Poczekajcie, bo to nie ta strona. Instrumenty ludowe. .pl. No właśnie, zobaczcie, ta strona, ona nam pokazuje różne instrumenty ludowe. Tu możemy sobie je wybierać na górze. Na przykład tu mamy gong chiński, przeczytać o nim, ale tu jak klikniemy w to pomarańczowe okienko. Ach, widzicie. No i co? Mi się tu nie włączył splash. Widzicie, nie pokażę wam, bo mam niezainstalowaną. Zobaczymy, spróbujemy, czy się udostępni, bo tutaj widziałam pierwszy tablet, który złapałam, ale z niego nie korzystam z przeglądarki, mam niezainstalowanego flasha. Słuchajcie, szybko sprawdzam, czy się udostępni. Bardzo bym chciała. Nic z tego, widzę, że nic się nie udostępnia. Wrzucam wam od razu link już bezpośrednio do cymbałów. To musicie właśnie, to od czego wymaga, to jest zainstalowanie flasha, czy zgodzenie się. Flash zazwyczaj domyślnie jest wyłączony w naszych przeglądarkach, żeby nam się nie odpalało wszystko, co się pojawia, więc trzeba się zgodzić, żeby on mógł korzystać z naszej przeglądarki i puszcza nam kolejne rzeczy. Więc przyjrzyjcie się, to myślę, że teraz na czas nauki zdalnej jest super do wykorzystania z uczniami, pokazania im, jakie mamy urządzenia, jakie były instrumenty, jakie dźwięki wydają tam, nie pokażę wam, jak gra, bo właśnie musiałabym zainstalować flasha. Ale zobaczcie, tutaj pod spodem mamy albo klawiaturę, albo jak widzicie, to tu się pojawia instrument i możemy na poszczególnych klawiszach usłyszeć dźwięki, jak dany instrument gra, na przykład dźwięk C albo A i tak dalej, i tak dalej. Więc super do wzięcia. Agnieszka pisze, że cudowne. Danka wpisała terkotki. Wiedziałam, że wam się spodoba. Ja też się zachwyciłam, jak to znalazłam. Słuchajcie, dwie, trzy w zasadzie ostatnie rzeczy. Jedna rzecz. Wszystkie materiały, które są dostępne na naszej stronie, już wchodzą trochę w programowanie. Zaprogramuj przyszłość 2.edu.pl. Nie ma adresu. Rzuciłam przed chwilą, nie widzicie? Rzucę jeszcze raz. Zaprogramuj przyszłość 2.edu.pl. Jak wejdziecie sobie pobierz materiały, programuj przyszłość 2. Wszystkie materiały, które są na naszej stronie, są na wolnej licencji. I zobaczcie, tutaj po prawej stronie mamy pobierz materiały. Wchodzimy, są materiały do pobrania. To są materiały, które przygotowaliśmy w poprzedniej edycji Zaprogramuj przyszłość. I tu są najpierw scenariusze zajęć, a potem są różne dodatkowe materiały. No i jasne, że tam z części teraz nie skorzystacie, bo majki na przykład no, nie macie jeszcze. Ale na przykład zobaczcie, wchodzimy w kodowanie bez prądu i otwiera nam się
cała masa pomysłów, publikacja przygotowana przez Asię Apanasewicz z tym, jak możemy kodować bez prądu, co możemy robić. Jestem pewna, że wiele z tych pomysłów jest do wykorzystania teraz, do wzięcia także w trakcie nauki zdalnej, do wrzucenia waszym uczniom i do skorzystania. Więc wszystkie nasze materiały są na wolnych licencjach. Możecie je brać, przetwarzać i modyfikować. Agnieszka pisze, że robiłyście super. Drugie miejsce, gdzie też są nasze materiały, to jest strona Mistrzów Kodowania i nasze wiki. I tam też jest bardzo wiele materiałów związanych z programowaniem. Też wszystkie są na wolnych licencjach. Więc to bierzcie. I słuchajcie, ostatnia rzecz i reklama. To jest strona otwartezasoby.pl prowadzona przez Kamila Śliwowskiego. Kamil jest edukatorem, ekspertem w edukacji cyfrowej, medialnej, ale też właśnie wolnych licencji i orędownikiem otwartych zasobów. Kamil prowadzi bloga, na którym dzieli się tym, co wynajdzie. Polecam zalogować się na newsletter, bo wrzuca na bieżąco, śledzi i szuka pomysłów, ale też pokazuje nam, co na przykład ktoś udostępnił ostatnio. Tu jest taki tekst właśnie o narzędziach i zasobach edukacyjnych na czas edukacji zdalnej. Ale też wiele różnych, zobaczcie, tu na przykład właśnie pisałam wam o, znaczy pokazywałam wam Smithsonian Institute, a tu mamy informacje o paryskich kolekcjach, z paryskich muzeów, 150 tysięcy prac. Więc Kamil robi takie krótkie wrzutki, krótkie pomysły, pokazuje, gdzie dalej szukać. I na przykład przyznam się bez bicia, że nie wszystko, co dzisiaj wam pokazywałam, ale część znalazłam też u Kamila na blogu, bo też i współpracuję z nim na co dzień, ale też śledzę tego bloga od bardzo, bardzo dawna, bo po prostu Kamil wynajduje te wszystkie perełki. Więc też wam wrzucam tak na zakończenie. I ponieważ wybiła 21, to będę kończyć. Na zakończenie jeszcze wam wrzucam jedną rzecz, bo tak jak wam pokazywałam, jak wyszukujemy materiałów i gdzie one są, to ważne też, jak wy tworzycie swoje materiały, to żeby też je udostępniać na przykład na wolnych licencjach, po to, żeby inne osoby mogły z nich korzystać, po to, żeby też były łatwo wyszukiwalne i też warto jest je w ten sposób oznaczyć. I też wrzuciłam wam link do tekstu Kamila o tym właśnie, jak przygotować taki tekst, jak go oznaczyć, żeby ktoś inny mógł z niego skorzystać. Wrzucę wam teraz wszystkie linki, które miałam przygotowane na dzisiaj, pokazałam wam zdecydowaną 90% z nich, więc, o, wiadomość jest za długa, czyli muszę to podzielić na dwa. Poczekajcie. To wrzucę o tak, będzie dobrze, zobaczymy. Skopiujcie sobie, bo to wam się na pewno przyda, jeżeli nie zapisywaliście na bieżąco. Tu też w międzyczasie może być coś, czego wam nie pokazałam, bo problemy techniczne nam trochę skróciły czas i wymagały więcej zaangażowania różnych innych materiałów. Ale mam nadzieję, że dużo inspiracji, dużo pomysłów i tak jak mówiłam w międzyczasie, to nie wszystko na raz, bo jest ich bardzo dużo, ale bierzcie po kilka i po kawałku, wybierzcie sobie jedną stronę, która wam na przykład sprawi najwięcej radości w tym momencie albo w którą się najbardziej wkręcicie i nie wkręcajcie się we wszystkie, bo to wtedy zajmie wam dużo czasu i można utonąć, tylko swobodnie sobie pływajcie w tych wszystkich materiałach. I dzięki wam wielkie też za cierpliwość i wyrozumiałość do tych wszystkich trudności technicznych.